Ta dolina jest niedostępna z wyspy. Można się do niej dostać tylko morzem. Dokładnie. Moi drodzy, ja jestem Lucika, to przed wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Jeśli nie wiecie, dlaczego się znajduję tutaj, w tym miejscu i co się ostatnio wydarzyło w moich poprzednich przygodach z tej gry, to oczywiście was odsyłam do livestreamów, które zresztą są w kolejności chronologicznej razem z odcinkami zestawione na tej samej playliście, jakby ktoś się zastanawiał. Bo trafiły się takie osoby, które czekały na odcinki, a nie wiedziały, że livestreamy miały miejsce z Gothica. No także subskrybuj, żeby być na bieżąco z moim kanałem i wtedy większa będzie szansa na to, że się dowiesz o moich streamach. Dobrze, moi drodzy, w takim razie tutaj mamy jakiegoś gościa. Wróciłem się do tego samego miejsca, gdzie mieliśmy spotkanie z trwalami. To też się oczywiście odbyło na livestreamie. Tutaj mamy teraz Owena. Nie bez powodu się udałem do tego miejsca z powrotem. Nie bez powodu się udałem do tego miejsca z powrotem. Też był tutaj jakiś inny gościu o innym imieniu, ale najwyraźniej gdzieś zniknął. Jeszcze sobie podnieśmy te wszystkie skóry. No, panie, podnoś. Wszystko w porządku? Kim jesteś? Należysz do bandytów? A wyglądam na takiego? Nosisz nasze barwy, ale nie znam cię. Okej, kradzież kieszonkowa przy okazji, jak spik wpada. Co się dzieje? Mój kompan Malcolm gdzieś zniknął. Zostaliśmy zaatakowani przez topielce. Trochę ich było, więc zwialiśmy do jaskini. Niestety, jedna z tych bestii przylazła za nami. Malcolm rzucił się, żeby ją odpędzić i wpadł razem z nią do jakiejś... jamy? Wylądowali w wodzie, bo słyszałem chlupnięcie. Przez chwilę słyszałem odgłosy walki, a potem zapadła cisza. Nie wiem nawet, czy Malcolm żyje. Właśnie, Malcolm. Coś jeszcze? Gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądać, nigdy nie zostałbym piratem. Jak mogę zejść do tej rozpadliny? Trzeba albo zejść po ścianie, albo zeskoczyć. Zeskoczyć? No lepiej zmiennego, to nie będzie pierwszyzna. No cóż, to co? Zapisik standardowo. Zobaczmy, co tam jest na dole. A zresztą... o szlak. Aż bardzo, premia za wyczyn. Dobra. No już mieliśmy coś takiego w pierwszej części. Też musieliśmy wskoczyć do dziury i przedostać się na drugą stronę. Jakby. Stara wieża Xardasa, te sprawy, myślę, że coś tam wam będzie świtać. Znaczy to niekoniecznie był skok, ale... coś podobnego już miało miejsce. No i proszę, mamy topielce, ale sobie powinniśmy z nimi poradzić na spokojnie. No, nie są w stanie mnie zabić tak łatwo. Pięknie. Kruk nie będzie miał ze mną żadnych szans. Coś czuję. Tymczasem mamy tutaj Malcolma. Aha, już podniosłem wszystko, okej. Okay. No, no niestety, potwierdziło się to, co przeczuwał Owen, czyli coś tam przycichło na dole. No i niestety topielce zajadali się Owenem, znaczy, przepraszam, Malcolmem. Teraz pozbierajmy sobie te wszystkie rzeczy, siarki, nie siarki, później na sprzedaż nawet się nadadzą. Okej, okay, dobra. I zdaje się, że tutaj mamy kolejne przejście. I jeszcze pozostaje sprawa przyjaciół Billa, którzy zostali zabici przez bandytów Kruka. To byli, przypominam, piraci, którzy na czele ze Skipem handlowali, właśnie targowali się z bandytami. Oni dawali im alkohol, rum, między innymi grog i tak dalej, a bandyci dawali im złoto, dużo złota, ponieważ bandyci skądś wytrzasnęli źródło tego złota, co się okazało. Okej, okay, jakby się tutaj dostać do tych skał. A, okej. Okay. Nie musiałem pytać. Nie sądziłem, że się bezimienny tak od razu wespnie.
Okej, faktycznie mam tutaj jakąś jaskinię i proszę was bardzo. Angus i Hank, właśnie to są ci piraci, którzy no niestety w starciu z bandytami polegli. Mam nawet pierścień Morgana, co ciekawe. Morgan to też jest jeden z piratów, który nas może nauczyć, jak walczyć bronią jednoręczną. Nie tylko zresztą. Pierścień Morgana. Pamięta walki bronią jednoręczną? Pierścień zdobiony mnóstwem pięknych run. Bardzo spoko sprawa. Się waham, czy oddawać ten pierścień Morganowi od razu, czy jednak zostawić na później. Zobaczymy jeszcze. Na pewno swoje punkty będę chciał przeznaczyć zresztą na naukę czytania tych wszystkich starych kamiennych tablic, żeby już sobie to wymaksować, te umiejętności, bo mamy 3 poziomy tej umiejętności. Ale z drugiej strony też nie muszę się jakoś z tym spieszyć. I z chęcią zainwestuję właśnie parę punktów w naukę walki bronią jednoręczną, bo jeśli chodzi o siłę, to myślę, że na razie tyle punktów mi starczy, 74 punkty. No i też nie najgorsze obrażenia zadaje. Tutaj problem przede wszystkim leży w moich krytykach, czyli 34 punkty to jest taka 1/3 szansa na to, że zadam obrażenia krytyczne, o ile moja matematyka mnie nie zawodzi. I cóż, i pasowałoby te punkty zwiększyć. A z tymi punktami, co mam teraz, mogę co najmniej o 10% sobie zwiększyć tę szansę do 44 punktów. A żeby móc odblokować kolejne animacje walki, to moja postać musi osiągnąć 60 punktów. Jeśli chodzi o walkę wręcz, czasem proszę bardzo, gobliny się tutaj zrespiły. Kurde, jakie piękne widoki się tutaj zrobiły, nie? Jaśniutko, nie lubię takiej pory deszczowej. To była przed chwilą, ale spoko. Udało się. Teraz możemy w sumie pójść do Owena, ale zanim to zrobimy, to tam jeszcze sobie przypomniałem, że jest taka mała jaskinia, gdzie sobie możemy zgarnąć przy okazji fanty. Tutaj już tą drogą podążaliśmy z Jackiem Alligatorem, któremu pomagaliśmy w polowaniu. To też odbyło się oczywiście wszystko na livestreamie, na które was zresztą odsyłam. Jeśli pominęliście ciekawsze momenty. Okej, okay, dobra. Te gobliny muszą uważać na nich, bo... No. No, krytyk mi w ogóle nie siada, nie? No, dobra, udało się. No. Udało się, ale ledwo, powiem wam. Zarzewiały krótki miecz. No nic ciekawego nie zebrałem poza paroma miksturkami i fantami do sprzedania. Bosper się ucieszy na pewno. Dobra, użyjmy sobie troszeczkę... Oho, już słyszymy. Słychać oddech bestii. Czyli będziemy mieli tam do czynienia... Mieli z cieniostworem, prawdopodobnie. Zakradnijmy się może. O, szlak. Oho. Okej, okay, krytyk siadł mu. No nie. Ciężka walka. Trzeba w dobrym momencie się odsunąć. Jak mnie szarżą przeatakuje, to leży i kwiczę. Udało się, dobra. Mamy to wszystko. I mamy nawet X-a, proszę was bardzo. Przygryk. Tutaj ma zakopany kolejny skarb. I to mnie przypomina o jeszcze jednym queście od Garata, który wspominał nam o tym, że Greg zakopał jego złoty kompas, który zresztą znaleźliśmy z chłopakami, z piratami, w takiej magicznej zatoce, Lewy, prawy. Okej. Okay. Żadnych, kurde, tych wytrychów nie otrzymuję ostatnio. Dobra, wczytuję sobie tę grę i wracamy z wami za chwilę po cięciu. Niestety, Malcolm nie żyje. No tego się obawiałem. A teraz będę sobie wyrzucał, że mu nie pomogłem. Jesteś naprawdę odważny, wiesz? Ja nigdy bym się na to nie zdobył.
Okej, w takim razie udajemy się do obozu piratów. Jeśli chcesz zapytać, czy do ciebie dołączę, to możesz sobie darować. Jak sądzisz, co chłopaki zrobią, kiedy sobie pójdę? Po powrocie nie znalazłbym ani jednej pełnej skrzynki w swojej chacie. Nie ma mowy. Zostanę tutaj i będę pilnował zapasów. Aha, prawda, bo na livestreamie Greg nas poprosił, żebyśmy oczyścili kanion z chłopakami, mogłem werbować piratów, a Garrett tutaj jeszcze nawiązuje do tego questa. W sumie go nie pytałem o zdanie. Oto twój kompas. Ha! To rzeczywiście on! Nie spodziewałem się, że ujrzę go ponownie. Wielkie dzięki! Tym razem Greg już go nie dostanie. Weź w nagrodę ten pas! Jest sporo wart! Okej, dzięki. Pokaż mi, co masz. Nie mam czasu na takie rzeczy. No już tutaj sprawdzaliśmy, co on ma. Wytrychy by mi się w sumie przydały. Nawet słówka. Nie, nic ciekawego, ale nie, póki co nie ma. Znaczy ma ciekawe rzeczy jak najbardziej. Tylko że Snow tutaj nie domagają moje tutaj punkty statystyk. Ten rapier mogę mu sprzedać, ten długi miecz sobie zostawię. Orkowy ciężki topór. Out. 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 To mogę sprzedać, to zostawię. To. Łuki też zostawiam. W sensie sprzedaję. Muszę sobie zostawić, bo jednak robię pojemnika pod siłę głównie. Okej, dobra. W takim razie pogadajmy z samym Gregiem i powiedzmy mu, że udało nam się ogarnąć tych wszystkich tutaj, te wszystkie brzydwiaki, które mieliśmy zabić w kanionie. Tego jest więcej, wierz mi. W sprawie kanionu? Tak, o co chodzi? Pozbyłem się wszystkich brzydwiaków. Dobrze, bardzo dobrze. Widać, że potrafisz to i owo. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Nieźle ci idzie. Chciałem, żeby Bones założył bandycki pancerz i szpiegował tych psubratów. Ale sądzę, że ty się lepiej nadasz do takiej roboty. Może nawet uda ci się wyjść stamtąd w jednym kawałku. Pogadaj z Bonesem, to da ci pancerz. Nałóż go i idź do obozu bandytów. Chciałbym wiedzieć, po co te świnie sprowadziły się do doliny. Tak jest, kapitanie. Tak jest, kapitanie. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Co znowu? Mnie to już nic nie dziwi. Co wiesz o Kruku? Z tego, co mi wiadomo, był jednym z magnatów. Wielka szycha w kolonii. Nie mam pojęcia, co teraz porabia, ani czemu jego ludzie poszli za nim. Ale wierz mi, na pewno coś knuje. Nie należy do tych, co zaszywają się na bagnach i chcą, żeby świat o nich zapomniał. Gdzie jest twój statek? Nie uwierzysz. Od miesięcy nie widziałem w okolicy żadnego statku. Od miesięcy! Wyobrażasz sobie? I kiedy wreszcie jakiś się pojawił, to królewski okręt wojenny. Pełen paladynów. Od topu po kil. Jeśli już mieć pecha, to na całego. Łatwo ci mówić. Roznieśli nas w drzazgi jak pustą skrzynię po owocach. Z całej załogi tylko ja dotarłem żywy do brzegu. Ojojoj. To wiele wyjaśnia, bo w sumie faktycznie paladyni dotarli do Corinnes i musieli po drodze trafić tutaj na Grega. Jak się tu dostałeś? Udało mi się znaleźć tunel w starej piramidzie pilnowanej przez dwóch magów. Niby magowie, ale nawet nie zorientowali się, że tam byłem. Najpierw myślałem, że to grobowiec. Chciałem sprawdzić, czy nie ma w nim czegoś wartościowego. I tak sobie szedłem, aż nagle znalazłem się w mojej ukochanej dolinie. A już myślałem, że przez resztę życia będę się ukrywał przed strażą. On myśli, że to takie łatwe. Dobrze, w takim razie jeszcze zagadajmy z Morganem. Wspaniale! Teraz Greg wysłał mnie do piłowania desek. Jeśli chodzi o Angusa i Hanka... Nawet mi o tym nie mów. Pewnie dorwali ich bandyci. A ten drań Angus miał przy sobie mój pierścień. No dobra, to był już jego pierścień. Uczciwie wygrał go w kości. Ale ja pewnie bym się odegrał. A tak jak kamień w wodę. Znalazłem ich. I co? Mam ci płacić za każdą nowinę? Gdzie są? Nie żyją. A pierścień? Co z nim? Oj, nie przejmuję się ich śmiercią. Oto on. Tak, to on. Jesteś naprawdę dobrym człowiekiem, wiesz? Weź tę kamienną tabliczkę. Może wygląda niepozornie, ale Garrett da ci za nią niezłą sumkę. Stara kamienna tablica. Ale nie, my ją wykorzystamy gdzie indziej. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie.
Mogę cię podszkolić w walce bronią jednoręczną. Naucz mnie tego. Okej, no to ciśniemy tutaj. Pamiętaj o jednym. Cała ta gadka o honorze to jeden wielki stek bzdur. Albo ty jego, albo on ciebie, to wszystko. Okej, zapamiętam. Jest jeszcze coś, co mogę zrobić? Najlepiej spytaj o to kapitana. Okej, jeszcze pogadajmy w takim razie z Billem. A nie, z Billem nie. Jemu nie będziemy mówić. Ciągle to samo. Mnie to już nic nie... Jeśli chodzi o Angusa i Hanka... Tak? Znalazłem ich. Nie żyją. A więc jednak, biedni dranie, ale nie liczyłem na nic innego. Powinieneś zanieść te smutne wieści Billowi, jeśli dotąd tego nie zrobiłeś. Ale nie wal prosto z mostu. Bill jest jeszcze młody. Aha, okej, czyli możemy mu o tym powiedzieć jednak. Myślałem, że skidnam odrać, jakoś tak to zapamięta. No nieważne. Ale dobra, ma prawo wiedzieć. Znalazłem twoich przyjaciół. No i? Gdzie są? Nie żyją. To sprawka tych cholernych bandytów. Być może. Przeklęte łotry. Niech ich piekło pochłonie. Dużo bym dał, żeby dowiedzieć się, kto jest temu winien. Co teraz będziesz robić? Muszę chwilę odpocząć. Francis zajmuje się moją dawną robotą. Jeśli o mnie chodzi, to może piłować aż do końca świata. Okej, to niech sobie chłopak odpocznie, zasłużył sobie na to. Teoretycznie jeszcze możemy z nim pogadać, jeszcze jeden dialog wywołać, ale to już możemy to ogarnąć, osiągnąć dopiero w obozie bandytów. Tymczasem pogadajmy z Bonesem. Ma coś, co na nas należy. Greg kazał wydać mi pancerz. To rozkaz samego kapitana? A już myślałem, że sam będę musiał wykonać to zadanie. Szpiegowanie bandytów to samobójstwo. Wolę już najcięższą robotę u Grega. Pancerz. A tak, oto on. Uważaj na siebie i lepiej nie rób głupich żartów pod nosem tych bandziorów. Dobra, już ja sobie poradzę najlepiej. Okej, moi drodzy, w takim razie ruszam do portalu. Wiecie co, to nie jest portal. Zabłądziłem chyba. Zawsze chciałem zrobić grę o samochodach, wiesz? S. Fajny easter egg. Dobry gust miał autor. Co do samych portali, no to też to było wszystko robione na live streamie, więc jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to oczywiście po raz kolejny was tam odsyłam. Już nie będę tego robić w trakcie tego odcinka, spokojnie. Bo wiem, że to już może być irytujące. A ja mam sklerozę, więc często lubię się przypominać. Teraz, że mnie oglądacie, to macie przerąbane, bo przy okazji wy jesteście ofiarami mojego przypominania. Nie ma za co. Okej, moi drodzy, w takim razie Saturas miał do nas zadanie, żeby odnaleźć Lensa, zdaje się, który został posłany w misję rekonesansu, ale dowiedzieliśmy się właśnie, że zginął i... Znaczy na początku już, jak weszliśmy do Jarkandaru, dowiedzieliśmy się, że zginął, więc... Będziemy musieli odnaleźć jego ciało i przy okazji ogarnąć pancerz bandytów, bo to było na właśnie takie pierwsze podejrzenie, że zabili go tylko dlatego, że nie nosił ich barw po prostu. Okej, Jaszur. To jest sprawa problemy. No skurczysynu. Nice. Pazury. I to mi się podoba, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. W takim razie. Oho. No. Udało się. Nice. Czemu ja mogę takie rzeczy podnosić w ogóle? Ja nie rozumiem, coś mi się zbugowało. Albo wiecie co, ja wiem czemu, bo raz chyba użyłem kodów, żeby coś tam sprawdzić, zobaczyć. I to było chyba nawet na live streamie, a potem postać automatycznie nauczyła się podnosić te żądła i tak dalej. Coś, co w sumie nigdy nie chciałem, czego nigdy w sumie nie chciałem uczyć, czyli wydobywania tych żądeł i tak dalej, dlatego też umówmy się tak, że ja po prostu nie będę tych żądeł ani sprzedawać, ani nic z tego nie robić, po prostu je gdzieś wyrzucę i tyle. Bo też trochę nieuczciwie
pozbierać coś, czego się nie nauczyłem. A potem jeszcze na tym kościć kasę, którą i tak mam dosyć sporą. Jakby nie było. O kurde, truteń. Nie, ja truteń nie lubię. To ciekawe, truteń cię zabije na Gold Mode. Jeśli odpalicie sobie nieśmiertelność w grze, to truteń może jako jeden potwór. Chyba, że ktoś jeszcze może was zabić tą trucizną. On po prostu ignoruje truteń waszego Gold Mode. Nie pytajcie, skąd to wiem. Ja gdzieś obejrzałem na YouTubie w sumie. O! To chyba mamy golemy. To będzie ciekawie. Będzie ciekawie, ale na szczęście wzmocniłem swoją postać, więc czuję się w miarę pewnie. Tutaj mamy kolejnego potwora, genny szczur. Okej, dobra, pokspimy sobie tutaj w miarę. Kurde, uciekamy. Sporo tutaj ekspa na nas czeka, widzę. No, skubańcu, krytuj mi tu. Dziękuję. Trochę widzę, że bezimienny mi części krytuje, wiadomo. Te 10% jednak oddają. Już jest prawie, że 50-50, jeśli chodzi o krytyk. Ale dla nas to oczywiście będzie trochę za mało. My chcemy więcej. Ale to na spokojnie, dobra. Dobra, jeśli chodzi o samo eksperyment, to ja to zostawię standardowo na live'a. No, po prostu jak zobaczyłem, że tak blisko są... Oho! Lens. No i mamy jego pierścień z akwamarynem. Proszę was bardzo, mamy tutaj obóz bandytów tuż przed samym wejściem. Tutaj widzę, Lens spadł niestety od strzały. O ile to nie potwory go wybiły. Cholera, znowu ktoś nowy. Też chcesz złota, co? Złota? Nie próbuj się ze mną przekomarzać. Wszyscy nowi chcą wejść do kopalni. Nie oczekuj jednak, że będzie to łatwe. Jak mogę się dostać do obozu? Idź po prostu mostem. Jeśli jednak chcesz się dostać do kopalni, będziesz musiał przejść koło Franka. On oczekuje od nowych, że przez jakiś czas będą pracować poza obozem. Powiedz mi coś więcej o kopalni. Chcesz dostać się do środka? Spróbuj zaprzyjaźnić się z Frankiem. On jest tu szefem. To on decyduje, kto wejdzie do obozu. Jak będziesz siedział na tyłku, to nie masz żadnych szans na wejście. Porozmawiaj z nim. Niech ci wyznaczy jakąś robotę. Okej, czyli do samego głównego obozu, żeby się najpierw dostać, musimy porobić tutaj zadanie takie podstawowe. Czyli po raz kolejny, zanieść, przynieść i tej sprawy. Gdzie znajdę tego Franka? Zwykle kręci się przed wejściem do obozu. No i zachowuj się, bo inaczej dostaniesz taką gównianą robotę jak ja. Musisz tu siedzieć przez cały czas? Mam sprawdzać, czy wśród nowych ludzi nie ma szpiegów. Jakby ktoś znał to zapomniane miejsce. To koniec świata, środek bagna. Nikt nie może nas tu znaleźć i nie znajdzie. Po co ktoś miałby przysyłać do nas szpiegów? No jak widzicie, dobrze mu idzie. O kurde, patrzcie. Mamy tam goblina. Chodź tutaj. Wchodzący ekspie. No skubaniec. Dziękuję. Proszę przy ekspa. W ogóle ile mam do poziomu? Coraz bliżej. Fajnie, to mnie bardzo cieszy. Ktoś mi tam proponował exploit związany właśnie z podbiciem sobie tej walki bronią jednoręczną, ale ja jednak do tych 60% wolę wymaksować sobie te punkty, a później mogę ten exploit wykorzystać jak najbardziej, nie ma problemu. Zobaczcie, że mam tyle kasy, że ten exploit jest związany z przemianą potworów, więc jak najbardziej jestem skłonny kiedyś go tam wykonać. Tylko, że to już zrobię jak te minimalne 60% ogarnę, nie? Tak się umówię, bo też nie chcę za szybko cheatować. Już i tak jestem overpowered. A to tylko dlatego, że po prostu jestem weteranem tej gry i po prostu wiedziałem co, gdzie, jak w większości. Co mi się bardziej opłaca i tak dalej. No i oczywiście też na live streamach dużo mi pomogliście z różnymi questami, za co jestem bardzo wdzięczny i cieszę się, że tak się wspólnie razem bawimy przy tej grze. Co tu robisz? Szukasz czegoś? Roślin. Szukam roślin. Większość tego, co tu rośnie, można wykorzystać. Wiele ziół ma właściwości lecznicze, a bagienne ziele można palić. Zanim umieścili mnie za barierą, pracowałem u alchemika.
Za co cię zamknęli za barierą? Eksperymentowałem z różnymi miksturami, które wpływają na umysł i pozwalają nim manipulować. Ignac, mój mistrz, wypił kiedyś jeden z moich eksperymentów zamiast wina. No, zaczął się zachowywać nieco irracjonalnie. Od tamtej pory jest troszkę niezrównoważony. Magowie zesłali mnie do kolonii karnej za prowadzenie badań w zakazanej dziedzinie. O, to by tłumaczyło, czemu Ignac jest taki porąbany. Okej. Jak się tu dostałeś? Myślę, że tą samą drogą co ty. Z piratami przez morze. Ta dolina jest niedostępna z wyspy. Można się do niej dostać tylko morzem. Dokładnie. Co możesz mi powiedzieć o obozowisku? Niewiele. Nigdy tam nie byłem. Tylko ludzie Kruka byli tam od początku. Wszyscy pozostali przyszli później albo wciąż czekają na przyjęcie. Kiedy zwykle Gdy jest ich za mało, gdy kogoś zabije kopalniany pełzacz, potrzebują drugiego na wymianę. No i czasem chłopaki się pozabijają, ale ostatnio nie jest tak źle. Kruk zdołał to jakoś zorganizować i pilnuje, żeby w kopalni nie pracowali wszyscy naraz. Nie mam pojęcia, jak to dokładnie funkcjonuje. Nigdy tam nie byłem. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie mam na to czasu. Przyszedłem tu zdobyć trochę złota. Na razie, dopóki nie wpuszczą mnie do obozowiska, zarabiam na handlu ziołami. Mogę jednak zaopatrzyć cię w mikstury. Pohandlujmy. Okej, miksturki mogłyby się przydać, chociaż też nie w dużych ilościach. I ten mi styknie. Tą brukę złota też sobie przerobię, czemu by nie? Okej. Chociaż nie, to było nieopłacalne zakup akurat, ale trudno już, za późno, nie będę się cofać. Okej, mamy główny tutaj obóz, widzę, wejście do tego obozu. No i cóż, czuję, że w tym odcinku jeszcze się tam nie dostaniemy, ale zobaczmy. Spróbujmy się dowiedzieć jak. Czego szukasz? Chcesz wejść do obozu? Tak, jestem... Nie interesuje mnie, coś ty za jeden. Jestem Franco, przywódca tego obozu. Jeżeli wykażesz się poza obozem, zabiorę cię do środka. Strażnik bramy Ramon powie ci, kiedy w obozie będą potrzebni nowi ludzie. Porozmawiaj z nim. Tego jest więcej, wierz mi. Okej, możemy go zmusić albo... Wszystko jest możliwe. Ale też szkoda trochę expo z kolei, bo można fajne questy poboczne porobić z Franco. Więc no na razie będziemy potulni. Hej, kim jesteś? Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktoś taki jak ty miał pozwolenie na wejście. Franco mnie przysłał. Chcę wiedzieć, czy nie potrzeba nowych robotników. Tak, w zasadzie potrzeba. Wczoraj jeden gość strzelił w kalendarz. Ten idiota zdenerwował Estebana. Kto to jest Esteban? To szef obozowiska. On decyduje, komu pozwolić na wejście do kopalni. Powiedz Frankowi, że Torus prosi o nowego robotnika, jasne? Naprawdę sądzisz? Torus? Ten Torus? Tak, ten Torus. Człowiek, który prosi o nowych robotników. Człowiek, który decyduje, czy ktoś nowy może przejść z bagien do obozu. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że znasz go z wcześniejszych czasów? No cóż, tak. Rozumiem. Każdy zna Torusa. Nie, jednak to ci wcale nie pomoże. I nie zamierzam przekazywać żadnych wiadomości. Okej. Jestem tym nowym. Nie próbuj sobie ze mnie żartować. Decyzja o tym, kto może wejść do obozu, wciąż należy do Franco. Okej, nie będziemy go drażnić, tylko pogadajmy z Franco, no. Torusa znam oczywiście z poprzedniej części i zapewniam was, że w tym obozie spotkamy jeszcze wiele znajomych twarzy. Chyba Ramon też był w jedynce, ale to już mniej się tam wykazywał. No dobra. Pogadajmy z Franco w takim razie, jeszcze sobie zapiszmy. Torus potrzebuje nowego człowieka. Dobrze, zajmę się ty. Chwila, a co ze mną? Nic jeszcze nie zrobiłeś. Sporo już osiągnąłem, ale ty nic o tym nie wiesz. Dobra, dać ci szansę? Proszę bardzo. Zabieraj dubsko do Logana. Ostatnio dokuczają mu bagienne węże. Pomóż mu się ich pozbyć, a wtedy dostaniesz się do obozu. Gdzie znajdę tego Logana? Gdy staniesz przed wejściem do obozu, idź w lewo wzdłuż urwiska. To kawałek drogi w bagno. To zdaje się w tamtą stronę. I zobaczmy.
roślinki, potwory, ale tymi potworami też się będę zajmować już na streamach, bo odcinek i tak już wyjdzie za długi. Ale wy przynajmniej będziecie mieli to dzisiaj oglądać. Hej! Patrzcie państwo, nowa twarz! Franco mnie przysłał. Mówił, że przyda ci się pomoc. To o co chodzi? Błotne węże ostatnimi czasy trochę za bardzo się do nas zbliżają. Pora zabić część z nich. Chodźmy zabić parę błotnych węży. Wygląda na to, że zrozumiałeś, jak się robi postępy. Tak jak i... Cii. Słyszałeś? Słyszę je. Rozumiem. Co teraz zrobimy? Idą. Na pewno mają ochotę na przekąskę. Zobaczymy, kto kogo będzie jadł. Dalej! Lecimy z tym tematem w takim razie. No! Koniec z tobą, bestio! Logan nic nie robi. Masakra. Czajów jednego jest zadowolony. Dobra, spamimy go. Łatwo. Kły. I tutaj jeszcze jakiegoś mamy. Jakiś klucz zdobyłem chyba od niego. Tam jeszcze mam jakieś potwory. Kurde. Duszę tego z wszystkiego, muszę zostawić to wszystko na live. Ale myślę, że zadanie dla Logana ogarnęliśmy. Więc możemy się wrócić do Franco teraz. Dobry błotny wąż to martwy błotny wąż. To powinno być przestrogą dla pozostałych. W porządku. Masz coś jeszcze do zrobienia? Bo muszę ruszać dalej. W tej chwili nic. Wiesz, kogo musisz poszukać, jeśli będziesz chciał się czegoś nauczyć. Okej. Okay. On może nas nauczyć wydobywania trofeów z węża błotnego. Kły z jakiegoś powodu mogę już wydobywać. Ale to już zostawię bez komentarza. Pomogłem Loganowi. Dobra, walczyłeś z wężami. Możesz się przydać. Przynajmniej bardziej niż większość tutejszych chłopaków. Kto opowiada takie rzeczy? Czyli mogę wejść do obozu? Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, do której mi się przydasz. Kilka dni temu wysłałem na bagna Edgora. Miał dla mnie zdobyć starą kamienną tabliczkę, ale od tamtej pory nikt go nie widział. Poszukaj go i przynieś mi tę przeklętą tabliczkę. Więc gdzie znajdę tego Edgora? Chcesz znać łatwiejszą czy krótszą drogę? Więcej ćwiczyć. Chcę się tam dostać szybko. Dobra! Trochę w lewo i w bagno. Wszędzie tam są ruiny. Gdzieś w nich siedzi. Myślę, że jest dość rozgarnięty, żeby rozpalić ognisko, które powinieneś zobaczyć. To przecież oczywiste. Okej. Lecimy w takim razie. On myśli, że to takie łatwe. A proszę. Kolejna kradzież tutaj. Jak leci? Chcesz wiedzieć, jak leci? Już ja ci powiem, jak leci. Pewnej sztormowej nocy przywieźli mnie tu piraci. Zażygałem im cały statek. No a potem kruk odciął kopalnię, bo jacyś durnie stali się zbyt chciwi. Franco został przywódcą myśliwych i zabije każdego, kto mu się przeciwstawi. Czyli ogólnie mówiąc, leci dość marnie. Okej. Prosto z mostu. Franco pytał mnie o tę kamienną tabliczkę. Udało ci się ją znaleźć? Chłopie, nawet jej nie szukałem. Wiem tylko, że podobno jest w starym budynku na bagnach. A mój wewnętrzny głos wciąż mi powtarza. Edgor, trzymaj się z daleka od starych budynków stojących gdzieś po środku bagna. Nie będę nadstawiał karku dla tego aroganckiego durnia Franka. W jaki sposób Franco został przywódcą tej bandy? Całkiem prosto. Zabił Fletchera, poprzedniego przywódcę. Fletcher był w porządku. Franco jednak oszukuje nas jak tylko może. Okej. Miło mi cię poznać. To ciekawe.
Już wiem, że z Fletcherem się na pewno już nie spotkamy, niestety. Ale z drugiej strony przynajmniej będziemy wiedzieli, jak się pozbyć Franco, gdyby się za bardzo nam naprzykrzał. Ale nic, z tą wiedzą coś, myślę, zrobimy w następnym odcinku tej serii. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek zresztą podobał. Jeśli tak było, zostaw łapkę w górę, komentuj i może nawet i subskrybuj, jeśli ci się bardzo podobają moje filmy. Żeby mnie wesprzeć, bardzo by mi się to przydało. No i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, że jesteś. Hej! We all hesitant, ain't one of us heaven sent. Emotions build up, so you better vent. Stick out like sore thumbs in that leather vest. But even in that thing, you are not an animal. Even in Hamden on the Avenue, fanny pack looking like a cat.